Jakub Berman, drodzy Państwo, leży na Powązkach Wojskowych, tu gdzie się znajdujemy, niedaleko Warszawskiej Łączki. Warszawską Łączkę widać z tyłu za moimi plecami. Tam jest upamiętnienie w dzisiejszej formie. Tam do śmierci leżeli nasi bohaterowie, którzy trafili tam do tych bezimiennych jam grobowych również za sprawą Jakuba Bermana. Kim jest Jakub Berman? Kim był Jakub Berman? Jakub Berman to jedna z najważniejszych postaci komunistycznej historii Polski, tej zaraz powojennej, tego czasu stalinowskiego. Należał do takiej trójki decyzyjnej: Bolesław Bierut numer 1, Jakub Berman numer 2, Hilary Minc numer 3. Bolesław Bierut ogarniał całość spraw państwowych jako tak zwany prezydent, oczywiście nigdy nie wybrany, tak jak zresztą inni komuniści. Warto to podkreślić, że była to władza całkowicie nielegalna. Mówiliśmy już o tym w któryś z poprzednich odcinków. Nikt nigdy nie wybrał komunistów w Polsce do władzy. Oni sobie uzurpowali prawo do rządzenia Polakami, przywiezieni tutaj na sowieckich bagnetach. Tak było od początku do końca. Nikt nigdy nie wybrał Bieruta, Bermana i Minca, nikt nie wybrał potem Władysława Gomułki, tak samo jak ostatniego z tych wielkich towarzyszy, krwawych towarzyszy, czyli Wojciecha Jaruzelskiego. Trójka decyzyjna, Jakub Berman odpowiadał za bezpieczeństwo, czyli de facto zamordowanie Polaków. Słówko o Hilarym Mincu, specjalista od gospodarki, to był ten trzeci. Bez nich nic w Polsce z takich ważnych spraw nie mogło się wydarzyć i bez Jakuba Bermana nic, co dotyczyło właśnie prześladowania Polaków, nie mogło się zdarzyć. Odpowiadał za represje w całości, ale też za poszczególne sprawy, za te najważniejsze procesy polityczne. On nadzorował, krótko mówiąc, komunistyczną bezpiekę. Był nadzorcą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Był nadzorcą Stanisława Radkiewicza. A jak wiemy, mówiliśmy już, w bezpiece bardziej rządził tej stalinowskiej Roman Romkowski, czyli Nathan Greenspan-Kikiel. To był przełożony Jakub Berman, człowiek pochodzenia żydowskiego, zresztą człowiek wykształcony, inteligentny. Wielu w aparacie komunistycznym było nieuków, ludzi, którzy nie mieli żadnych szkół, byli tylko przysposobieni do różnej formy działalności. Jakub Berman był prawnikiem, skończył przed wojną, przed II wojną światową, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa, więc można powiedzieć, był przygotowany do rządzenia krajem. Gdyby nie jedno ale, był komunistą przedwojennym, właściwie też w młodym wieku, jak większość z nich, zaciągnął się do Kominternu. I to nie były tylko, te organa tak zwane polskie, czyli Komunistyczna Partia Polski, ale właśnie Partia Bolszewicka. Był funkcjonariuszem bolszewickim, który z nadania Moskwy objął stery rządów właśnie z innymi, z Bierutem i z Mincem i z pozostałymi po 1944 roku. Oczywiście historia znana już z naszych odcinków. W czasie wojny w Związku Sowieckim, bo tam się chronili, tam uciekali ci polscy komuniści. Ja już nie lubię tego określenia, bo albo ktoś jest Polakiem, albo ktoś jest komunistą. Jeśli ktoś został komunistą, a był Polakiem, to po prostu zdradził Polskę. Zostawił Polskę gdzieś w przedpokoju, w sieni i zaciągnął się właśnie do rydwanu światowej rewolucji. Wiemy, że komuniści chcieli zniszczyć Polskę i to właśnie robili. To chcieli to zrobić już wcześniej, chcieli to zrobić podczas wojny polsko-bolszewickiej, nie udało się. Chcieli to zrobić we wrześniu 1939 roku, częściowo się udało,
wzięli pół Polski, a po 1944 wzięli całą Polskę. No i właśnie przybył sobie Jakub Bermanów, prawnik przedwojenny z Ludową Armią, z pierwszą armią ludowego, tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. No i z tej armii potem sobie przeszedł płynnie do bezpieki. Jak mówię, to jest jeden z najważniejszych, największych morderców w dziejach powojennej Polski. Nie wiem, czy on bardziej, czy Bierut. No po to inna była odpowiedzialność, tak? Bierut bardziej z wyższego stanowiska, z wyższego poziomu to nadzorował, chociaż formalnie podpisywał się na wyroka śmierci. Berman był piętro niżej. Czyli można powiedzieć bardziej zaangażowany w te sprawy, ale nie ma jego podpisów na dokumentach, no bo on był taką szarą, czy też czerwoną eminencją bezpieczeństwa, powtarzam, nadzorca komunistycznej bezpieki. Te wszystkie zbrodnie, które miały miejsce w czasach stalinowskich, to jest właśnie sprawka Jakuba Bermana, człowiek bardzo dobrze umocowany w strukturach i komunistycznej władzy w Polsce, ale też świetnie umocowany w Moskwie, inaczej by takie osoby jak on nie pełniły tak ważnych funkcji w Polsce. To wszystko przecież odbywało się pod nadzorem Stalina i jego aparatu, nigdy nie rozliczony za swoje zbrodnie po czasie błędów i wypaczeń, tak zwanych, oczywiście to jest terminologia komunistyczna, przeszedł do struktur cywilnych, tak jak na przykład mówiliśmy już Stanisław Radkiewicz, czyli jego podwładny Bermana. Pracował właśnie w administracji państwowej aż do roku 1984. Doktor Gustawa Berman, jego żona, też komunistka. Bywam często tutaj na Powązkach Wojskowych i zawsze, to nie jest powód oczywiście do radości, ale stwierdzam fakt, ten grób jest zaniedbany. Nie wiem, czy Państwo mieli potomków, czy też nie, czy rodzina się wyparła tej bestii komunistycznej, czy też nie, ale fakty są właśnie takie. Tutaj nigdy nie pali się żadna lampka, ale niestety smutne jest to, że obok mamy warszawską łączkę, czyli morderca leżał przez całe długie lata bardzo blisko swoich ofiar. On w grobie. Nasi bohaterowie zamordowani właśnie ze zgody, prawda, z wyroku niepisanego Jakuba Bermana w bezimiennych dołach śmierci. Tak było jeszcze do niedawna, dopóki nie udało nam się IPN-owi, ale pewna rola w tym Fundacji Łączka, doprowadzić do ekshumacji i wydobyć naszych bohaterów, pochować ich. A Jakub Berman powinien być wyniesiony z Powązek Wojskowych, żeby dalej nie musiał bezcześcić tego świętego dla Polaków miejsca, również miejsca, gdzie kiedyś pod ziemią, dzisiaj już nad ziemią spoczywają polscy bohaterowie, polscy żołnierze wyklęci. To jest morderca żołnierzy wyklętych. Im chwała, a co Bermanowi, to już Państwo sobie dopowiecie.